17-letnia Nikki Kuhnhausen pochodzi z Vancouver. Wychowywała się wraz z bratem w rodzinie zastępczej. Ich biologiczna matka nadużywała środków odurzających, natomiast ojciec odsiadywał długoletni wyrok za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Od dzieciństwa rodzeństwo zmieniało miejsca zamieszkania co najmniej kilka razy. Ale od 11 roku życia Nikki wraz z bratem osiedliła się na stałe u rodziny, która okazała im mnóstwo wsparcia i miłości. Niestety jej brat nie skorzystał z szansy na normalne życie. Poszedł w ślady matki, żeby skończyć jak ojciec. Nikki uważana była za osobę zadowoloną z życia. Miała niewielu przyjaciół, ale w ich opinii uchodziła za wrażliwą, dobrą, a przy tym zabawną dziewczynę. Ale ta opinia nie była podzielona przez wszystkich, którzy ją znali. Nikki bowiem urodziła się jako Nicholas. Już w szkole podstawowej nie czuła się dobrze w swoim ciele. Czuła się kobietą, choć anatomicznie była chłopcem. Mimo wszystko zaczęła stylizować się na kobietę. Makijaż, długie włosy i ubiór powodował, że trudno było zorientować się, że ta atrakcyjna kobieta w gruncie rzeczy jest mężczyzną. I to dosłownie, bo Nikki nie poddała się żadnemu zabiegowi. Jej odmienność powodowała, że stała się pośmiewiskiem wśród innych. Ludzie nie potrafili zrozumieć tego, czym jest transseksualność i takie osoby stały się obiektem napaści oraz drwin. Mimo wszystko Nikki przeniosła swój świat do internetu. Nie zważając na krytykę i komentarze, zaczęła nagrywać filmiki na popularnej platformie społecznościowej. Stała się influencerką, która uświadamiała widzów odnośnie swojej sytuacji. Prowadzenie profilu spowodowało, że ludzie z podobnymi problemami zaczęli się z nią utożsamiać. Coraz otwarciej mówili o swoich spostrzeżeniach, problemach i sukcesach. Było to środowisko, które stale się rozrastało. Nikki Kuhnhausen miała jedną słabość. Był nią jej telefon. Dziewczyna przez cały dzień wysyłała wiadomości, odpisywała na komentarze i utrzymywała kontakty z przyjaciółmi. Praktycznie nie rozstawała się ze swoim aparatem. Tak samo było 4 czerwca 2019 roku. Dziewczyna do późnych godzin wieczornych wymieniała wiadomości, opublikowała post i położyła się spać. 17-latka nie mieszkała sama. Za namową matki przeprowadziła się do akademika. Zamieszkiwała z dwiema współlokatorkami, ale nie miała z nimi dobrych relacji. Następnego dnia rano Nikki nie zalogowała się już na swój profil. W dodatku nie odpisywała na wiadomości od przyjaciół, a nawet ich nie odczytywała. To było do niej niepodobne. Uchodziła za porannego ptaszka, który od rana rozsyłał wiadomości, a teraz nie dawała znaków życia. Znajomi myśleli, że być może spała, ale gdy do godziny 14 wciąż nie odczytywała wiadomości i nie odzywała się do nikogo, ludzie zaczęli się martwić. Martwiła się też jej matka zastępcza, bo córka zawsze rozpoczynała dzień od wiadomości powitalnej. Nawet jak była zajęta lub chora, zawsze znalazła czas na napisanie dwóch słów. Tym razem kontaktu nie było żadnego. Minął cały dzień, zaniepokojona matka pojechała do akademika, ale córki nie było. Współlokatorki wyjaśniły, że dziewczyna wyszła z domu przed godziną 5 nad ranem i do tej pory nie wróciła. Wyglądało tak, jakby poszła na randkę, bo szykowała się dość długo, budząc przy tym swoje koleżanki. Żadna z mieszkanek nie wiedziała, gdzie i z kim chodziła Nikki. Nie kryły też tego, że w ogóle je to nie interesuje, a najlepiej jakby chłopak wystylizowany na dziewczynę opuścił ich pokój. Nie czuły się komfortowo, zwłaszcza że Nikki wciąż miała męskie narządy, co ewidentnie im przeszkadzało. Wtedy matka zadzwoniła na policję, zgłaszając zaginięcie córki. Śledczy przyjęli zgłoszenie, ale nie angażowali się w poszukiwania. Uznali, że dziewczyna dobrowolnie wyszła z domu. Co prawda nie zabrała swoich rzeczy osobistych, ale też nic nie wskazywało na to, że coś złego mogło się jej przytrafić. Z relacji koleżanek z pokoju wynikało, że była zadowolona i cieszyła się na to wyjście. Koleżanki same zastanawiały się, kto o zdrowych zmysłach umawia się na spotkanie w środku tygodnia o 5 nad ranem.
ale nie im to było oceniać. Niki wyszła i do tej pory nie wróciła. Rodzina i znajomi, widząc brak chęci w działaniu policji, postanowili poszukać zaginioną na własną rękę. Dziewczyna wciąż nie odbierała telefonu. Nie odczytywała setek wiadomości z prośbą o natychmiastowy kontakt. To nie była normalna sytuacja u kogoś, kto żył od rana do zmierzchu swoim telefonem. Bliscy zaginionej zaczęli rozwieszać plakaty w całym mieście. Audycje radiowe zaczęły nadawać komunikaty o zaginionej transseksualnej dziewczynie. Wiele osób angażowało się w poszukiwania. Wiele oprócz dwóch współlokatorek. One były obojętne. Niechętnie rozmawiały z policją, a na pytania rodziny odpowiadały zdawkowo. Nie interesowało je to, co mogło się stać z ich znajomą. Poszukiwania trwały od 2 tygodni, a sprawa stała w miejscu. Historia trafiła do mediów, a lokalna telewizja zrobiła program specjalny poświęcony temu zaginięciu. Jednak znów sprawa nie posunęła się do przodu. Dopiero pod naciskiem środowiska, z którego wywodziła się Niki, policja rozpoczęła poszukiwania. Przez kolejne 2 tygodnie śledczy przesłuchiwali świadków, sprawdzali miejsca, do których dziewczyna mogła się udać, ale bez żadnych rezultatów. Jednak w tym czasie jedna ze współlokatorek powiadomiła policję, że gdy sprzątała rzeczy zaginionej, odnalazła jej telefon komórkowy. To mógł być przełom w sprawie. Zabezpieczony procesowo aparat trafił do specjalistów od informatyki. Po kilku dniach udało się zalogować do urządzenia. Teraz śledczy mogli przeanalizować ostatnie dni Niki przed zaginięciem. Okazało się, że w feralnej nocy dziewczyna pisała z kimś, kogo zapisała jako David. To z nim planowała spotkanie o 5 rano. Śledztwo w końcu mogło ruszyć z miejsca. Policja ustaliła, że David pochodzi z Ukrainy. Do Stanów przyleciał kilka lat temu i rozpoczął naukę w jednym z uniwersytetów. Od kilku dni utrzymywał kontakt z Niki. Wymieniali wiadomości, pisali o swoich zainteresowaniach i pasjach. Na moim instagramowym koncie kanał kryminalny opublikuje niebawem zdjęcia Niki. Szczególnie męska widownia może odpowiedzieć na pytanie, czy w tej osobie można dostrzec męskość. David z pewnością jej nie dostrzegł, a przynajmniej w rozmowach nie było o tym mowy. Następnego dnia po tych ustaleniach David został zatrzymany przez stróżów prawa. Trafił na przesłuchanie, ale nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Przyznał, że faktycznie tego dnia umówił się na spotkanie z poznaną w sieci dziewczyną. Nie miał pojęcia, czym się zajmuje. Poznali się na portalu dla singli, a tam nie było mowy o tym, że dziewczyna jest trans. Ich spotkanie miało charakter czysto towarzyski. Spotkali się chwilę po godzinie 5 nad ranem. Dziewczyna wsiadła do samochodu i odjechali w ustronne miejsce. Zaczęli się całować, a wtedy Niki wyznała prawdę. Chłopak początkowo myślał, że to żart, ale szybko dostał dowód na to, że sprawa jest poważniejsza niż zakładał. Wtedy, według jego zeznań, zaczął ją wyzywać i kazał wyjść z samochodu. Dziewczyna posłuchała i po chwili odjechał, zostawiając ją samą na parkingu przy drodze. Od tej pory nie widział jej na oczy oraz nie próbował się kontaktować. Jest 12 grudnia 2019 roku. Deszczowa i zimna aura nie zachęca do wychodzenia z domu. Niestety dla posiadaczy czworonogów nie ma wymówek. Dlatego pewien mężczyzna wraz ze swoim psem spacerował po okolicznym lesie. Nagle zauważył porozrzucaną damską biżuterię. Pozbierał ją i w tym czasie spostrzegł, że niedaleko znajduje się porozrzucana, podarta damska odzież. Przeczuwał najgorsze. W tym rejonie można spotkać niedźwiedzia, więc być może jakiś nieszczęśnik został zaatakowany przez zwierzę. Mężczyzna szedł dalej, aż po kolejnych kilku metrach ukazały mu się ludzkie zwłoki. Przerażony swoim odkryciem, postanowił powiadomić policję. Ta zjawiła się na miejscu po kilkudziesięciu minutach. Śledczy postanowili przeszukać teren i odkryli wiele kości porozrzucanych po całym terenie. Wyglądało na to, że zwierzyna je rozniosła, ale jedno znalezisko sugerowało, że doszło do morderstwa.
Mianowicie wśród porozrzucanych przedmiotów leżał kabel od ładowarki zawinięty w pętlę. Ustalenie tożsamości ofiary trwało kilka dni. Analiza śladów genetycznych porównana z tymi dostarczonymi przez matkę Niki potwierdziła, że to szczątki jej córki odnaleziono w lesie. Niestety stan zwłok nie pozwalał na ustalenie przyczyn śmierci. Policja ustaliła jednak, że to nie pierwszy raz, kiedy ktoś zamachnął się na życie tej osoby. Kilka lat temu nieustalony sprawca strzelił do niej 6-krotnie, raniąc w rękę, brzuch, nogę oraz ramię. Dziewczyna w ciężkim stanie trafiła do szpitala, ale udało się ją odratować. Poszukiwania sprawców trwały ponad rok, ale śledztwo ostatecznie umorzono. Policyjni eksperci sprawdzili dokładnie telefon zamordowanej, ale sprawdzili też telefon Davida. To on był ostatnią znaną osobą, która widziała Niki żywą. I ta czynność pozwoliła doprowadzić do przełomu w sprawie. Okazało się, że telefon Davida logował się rankiem 5 czerwca dokładnie w tym rejonie, w którym później odnaleziono zwłoki. To nie mógł być przypadek i ewidentnie to był dowód na to, że przesłuchiwany kłamał. Dlatego śledczy postanowili go zatrzymać. Gdyby funkcjonariusze spóźnili się o jeden dzień, prawdopodobnie sprawca uniknąłby odpowiedzialności. Dzień po aresztowaniu miał zarezerwowany lot na Ukrainę. Prawdopodobnie chciał uciec z kraju. Na szczęście do tego nie doszło. David trafił do aresztu, a prokurator oskarżył go o morderstwo drugiego stopnia. Adwokat oskarżonego starał się dowieść, że do morderstwa doszło w afekcie. Według obrony David był przekonany, że spotkał się z kobietą. Niki ukryła przed nim fakt, że jest mężczyzną i posiada męskie genitalia. Gdy oskarżony się zorientował, wpadł w szał i zamordował. Ale ta wersja szybko została zmieniona. Podczas kolejnych przesłuchań wzbogacono ją o samoobronę. Teraz twierdzono, że gdy David kazał wyjść Niki z samochodu, ta sięgnęła po broń, którą on woził w skrytce swojego samochodu. Bojąc się, że sam padnie ofiarą, sięgnął po kabel od ładowarki i starał się nim związać napastniczkę. Podczas szarpaniny kabel się przesunął na szyję, w wyniku czego doszło do przypadkowego uduszenia. Jednak ta wersja wydarzeń była tak absurdalna, że nikt w nią nie uwierzył. Sąd ostatecznie wymierzył karę 19,5 roku pozbawienia wolności za morderstwo drugiego stopnia. Ale ta sprawa miała ciąg dalszy. Ze względu na to, że obrona starała się dowieść, że sprawca zamordował, bo wpadł w tak zwany stan transpaniki. W stanie Waszyngton wprowadzono prawo Niki. Zabrania ono powoływania się na obronę w wyniku transpaniki. I to wszystko, co na dziś przygotowałem. Na kolejny odcinek zapraszam Was już we wtorek o godzinie 20, a dziś życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.